Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na chłodnik litewski. Wspaniałe danie na upalne dni, które właśnie nadchodzą. Będziemy potrzebowali pęczek botwinki razem z buraczkami, około 10 rzodkiewek, pół pęczka kopru, pół pęczka szczypiorku, 2 ząbki czosnku, łyżkę octu jabłkowego, sól, ogórek, 2 jogurty po 420 g oraz jedną śmietanę 18, śmietanę kwaśną około 200 g. Zaczynamy od botwinki. Na początek oczywiście botwinkę dobrze umyłam. Teraz odkroję buraki i teraz zacznę od buraków. Buraki obiorę. Gdy buraki już są obrane, kroję je w drobną kostkę i wrzucam do garnka. Również botwinkę, czyli łodygi i liście, drobno kroję i dorzucam do garnka z buraczkami. Buraczki i botwinka już są drobno posiekane w garnku. Teraz zalewam je mniej więcej pół kubka wody, niewielką ilością wody. Wystarczy. I stawiam na gaz. Będę je gotowała około 10-15 minut, tak żeby wszystko było miękkie. W międzyczasie obiorę i drobno pokroję ogórek. Również drobno siekam rzodkiewki. Posiekałam również koper, szczypior, a 2 ząbki czosnku przecisnęłam przez praskę. Buraczki już są ugotowane i mięciutkie. Pięknie. I teraz, moi drodzy, dodaję do buraków łyżkę octu jabłkowego. Polewam, wymieszam i odstawiam na bok, żeby buraczki przestygły. W tym czasie do miski wlewam 2 jogurty. Dodaję również śmietanę 18, około 100-150 g. I teraz dodaję rzodkiewkę, ogórek, szczypiorek, koperek i czosnek. Wszystko dobrze mieszam. W tej chwili pozostaje mi jeszcze dodać moje buraczki, ale muszę chwilę poczekać, tak aby one nieco przestygły. Dodaję teraz buraki i wszystko dobrze wymieszam. Mój chłodnik zmieni teraz kolor z białego na różowy. Teraz chłodnik doprawiam solą i ewentualnie pieprzem. Mieszam, próbuję, ewentualnie jeszcze solę. I tak przygotowany chłodnik chowamy do lodówki przynajmniej na 2 godziny, aby dobrze się schłodził. W międzyczasie gotujemy jajka na twardo, ponieważ taki chłodnik wspaniale smakuje właśnie podany z jajkiem, z ćwiartkami właściwie jajka ugotowanego na twardo. Chłodnik litewski już pięknie schłodził się w lodówce. Możemy nalać go na talerz. Spójrzcie, jaki ma piękny kolor, intensywny. Chłodnik, tak jak już wcześniej Wam powiedziałam, podajemy z ćwiartkami jajka ugotowanego na twardo. Gotowe, moi drodzy.
przepyszny pomysł na obiad w upalny dzień. Chłodnik litewski. Zapraszam Was na mój blog ankagotuje.pl. No i oczywiście zachęcam Was bardzo do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam i życzę smacznego!